Omena Mensach 39L pojawiła się we francuskim wydaniu magazynu Forbes Afrique Z. Jakiej okazji? Pogodynka TVN wystąpiła jako zaradna lwica polskiego biznesu, opowiadając o swoim dzieciństwie. Pochodzeniu, działalności biznesowej i konsekwentnym dążeniu do wyznaczonego celu. Kiedy kochasz to co robisz, kiedy praca skrzydła. Kiedy wiesz, że warto walczyć o swoje marzenia, ale też marzenia innych, dla których nie zawsze los był łaskawy. Było dla mnie zaszczytem udzielenie wywiadu dla Forbes Africa wydanie francuskie, gdzie opowiedziałam o swoich aktywnościach biznesowych pracy w telewizji, a także o działalności na rzecz edukacji afrykańskich dzieci. Dziękuję ze mnie zauważyliście, pisze mena mensach na swoim Instagramie Pis Oryk. Reklama na łamach Forbes'a Kwe podkreśla, że stara się działać na wielu płaszczyznach. Dziennikarstwo stanowi jedynie 20% jej działalności. Reszta to projekty z zakresu przedsiębiorczości. Już podczas studiów szukałam pomysłów, jak wykorzystać swój potencjał, przekonuje zaradna Omena. Wspomina że w tamtym okresie zaczęła działać w branży fryzjerskiej i zajęła się robieniem dreadów entuzjazm polskich klientów do tego typu fryzur szybko jednak minął i omena, a musiała zwinąć interes otworzyła więc wraz z matką pub w który władowała większość swoich oszczędności tutaj także poniosła porażkę swoich sił zaczęła próbować przed kamerą w magazynie możemy przeczytać że została współgospodarzem programu telewizyjnego i prezenterką pogody dzięki ciągłemu dążeniu do rozwoju osobistego oraz pragnieniu wykazała, że jest osobą inteligentną. O programie erotycznym TVN, Red Light, w którym stawiała pierwsze kroki, nie wspomina ani słowem. Później mowa jest o działalności biznesowej Omeny, czyli firmie zajmującej się wyposażeniem wnętrz, dzięki której w 2015 roku znalazła się wśród 50 lwic polskiego biznesu. Omena Amense otacza się ekspertami i projektantami, aby oferować wysokiej jakości produkty zamożnej klienteli w dynamicznie rozwijającej się Polsce. W 2014 roku tworzy także fundację na rzecz promowania tolerancji w polskim społeczeństwie i inwestuje w edukację dzieci, zwłaszcza w swoim rodzinnym kraju, Ganie, gdzie obecnie buduje szkołę finansowaną częściowo z jej działalności handlowej. Omena Mensach zdołała stworzyć markę z niczego, zachwala Forbesa Frinkwę.